Witam, witam, witam. Nie wiem, czy w ogóle słychać muzykę z Simsów. Mam nadzieję, że tak. Witam Was w kolejnym odcinku z Simsów, ponieważ dużo osób chciało powrót do tej serii. I nagrywam to, nie wiem kiedy to wleci, ale... O, już jest. Myślałam, że jeszcze nie ma. W każdym razie planuję kupić ten dodatek. Wiem, że jest on trochę kontrowersyjny, w sensie... że dużo rzeczy tam się podoba, czy nie podoba ludziom. Nie wiem, jak się to zmienia. O, dobra. Ale mi szczerze się mega podobają te rzeczy, które dochodzą. W sensie, po pierwsze, meble. Jakby one mnie najbardziej przekonują. Po drugie, ciuchy. Jakby naprawdę, no, niektóre te rzeczy są tak ładne. Szczególnie tatuaże i na przykład takie koszulki, jakieś włosy. Albo te takie siateczkowane, no bardzo mi się podobają ciuchy w tym dodatku. W ogóle rzęsy są, włosy, po prostu no wszystko mi się podoba, także raczej, nie mówię, że na pewno, ale raczej na jakąś tam okazję kiedyś tam będę ten dodatek kupować. Wiem, że jest mega drogi, więc czekam na jakąś przecenę czy coś w tym stylu. No, bo naprawdę ja na tą moją rodzinkę... bardzo dawno nie wchodziłam. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Gdzie to było? A to nie było tu przypadkiem? Pierzbowa zatoczka? Tak. Patrzcie. Paka stajnia. Masakra, słuchajcie, ja wam pokażę, bo wy chyba nie widzieliście jeszcze tej stajni nowej, jaką zbudowałem. Ja mam tylko jeden strój dzienny? No dobra. Witam, witam. Boże, ten dom jest tak różowy, już zapomniałam, jak on wygląda, tak szczerze. Dobra, pokażę wam tak na szybko, jak zrobiłam to rancho. Także macie tutaj piłkę dla koni, taką jakby mini... jakieś pagórki, górki i tak dalej. Tu są krzaki, tutaj mamy wiatę, gdzie jest 6 tych takich do spania dla koni, zadaszaną oczywiście. Druga piłka, tutaj jest pierwszy pitnik i żłób. Gdzie właśnie, jakby żółb, no nie wiem, czy można to tak nazwać. I tu właśnie jest Mars. Tutaj mamy takie jeziorko, gdzie też jest możliwość łowienia ryb. I one są otoczone jakimiś tam drzewkami. Tutaj jest drugie takie miejsce, gdzie konie mogą zjeść i pić. I tutaj jest bezpośrednio z jakby tarasu droga, ścieżka do ujeżdżalni, którą musiałam trochę podrasować, bo była za mała. I jakby konie wyjeżdżały za płot, jak się skakało, więc no trochę słabo. Ale teraz jest naprawdę... naprawdę jest już git. Muszę zacząć trenować Marsa, czy jakiegoś innego konia, bo... Hacker właśnie został opryskany. O nie! Pies został opryskany. W ogóle... Błagam, nie. Ej, ja muszę usunąć ten krzak, jakby... on jest tak wnerwiający, po prostu... O. Myślę, że... taki będzie ok. Ładny, taki różowy. Jest ok. Wiem go, widać, że pies jest smutny przez to, że jest opryskany, ale spoko, zaraz się go wymyję. Ok. Widzę, że tutaj jakaś drama się zadziała między Moonem a Star, no ale dobra. Idziemy do Marsa, bo my go musimy trenować. Zabawa. Opowiemy mu dowcip. Bo coś jest z nim nie halo. I naprawdę się drama zadziała. To jest co? Zabawa, to proszę. Poproś konia do zabawy. Galaxa. Niech się pobawi, a ty szybciej idź do tego Marsa. Pociesz go, bo on jest smutny. Wow, ale śmieszne. Wow, patrzcie, przyszło mi od razu wszystkie konie się zleciały. To się nazywa więź. Dobra. Galaxa już... dobra, one śpią wszystkie. Jestem smutna, bo... odmowa. Ha, no to mega, Galaxa świetnie, naprawdę... chciałam ci poprawić humor, a ty mnie tak zlałaś. Co się z nie halo? Ona mnie chyba nie lubi. Co się stało? Z powodu nudy. Ojejku, a jemu co jest? Dobra, z nim zaraz. Co ona chce zrobić? Słuchaj, co mówi, dobra, nie. Słuchaj se. Poproś konia do zabawy. Pobaw się, bo ci się nudzi. Boże, jaka agresywna. Dlaczego nagle wszystkie konie się tu zlatują, jak nie was wołam?
patrzcie, ej, widzicie to? Dosłownie wszystkie konie przyszły, tymczasem Galaxa. Ej, ona mnie nienawidzi. Może dlatego, że jest u mnie najkrócej. Jak jej się nudzi, to ją zaraz weźmiemy na trening, jej się przestanie nudzić. Opowiedz dowcip. Jezus, jaka agresywna, co jest? Co jeszcze się dzieje? Energia. No to musisz spać. Ej, ona jest jakaś psychiczna. U niej jest kiepsko z głodem, a ona nie chce jeść. Wszystkie konie coś robią, a ona nie chce nic robić. Będziesz to jadła? Wow, zaczęła jeść, gratuluję. Jak się ma tyle koni, to jest masakra. Nie polecam. Sałatka, o! To bym umiała zrobić. Oho, hakery, czemu jesteś smutny? Rozwesel go. Fuj, co ona robi? Ej, ja mam tu jeszcze jakieś jedzenie, co to jest? Ja to zrobiłam? Weź porcję. Gotuj szybciej tą sałatkę. Boże, co ona robi? Ona jest jakaś psychiczna. Patrz go i przytul Muma, bo on jest smutny. Zmęczony. O, już się zlepił. Oho. Co to było? Starka. Pa, jak się zleciały wszystkie. A ona co? No, jak zwykle, nie? Klasik. Ej, Storm jest... Aha. XD, ej, to było mega chamskie. To było wciul chamskie. Co powiesz na nocny trening? Jezus, nie umiem tego kliknąć, dosiąść. Chce mi się spać, ale trudno. No, siedzę na koniu. Aha, dobra. Już czaję, o co chodzi. Co, nie masz energii? Trudno. Trudno. Nie obchodzi mnie to. Też wczoraj spadłam z konia i jakoś nic się nie dzieje. Ćwicz podstawowe skoki. Musimy być dobrze na zawody. Jezus, jak ja siedzę na tym koniu, nie wytrzymam. To widzicie? Niesamowity półsiad, naprawdę, jakby... Wow. Jestem tak zgarbiona, że to jest hit. Ups. Zrzuciłam przeszkodę. Co? Aha, no tak, ja mam szkołę przecież. Ej, czy to będzie dziwne, jak ja sobie znajdę chłopaka i on tu będzie siedział, jak ja będę w szkole? Zależy, ile to było kasy. Ale oczywiście, że je wezmę. Wszystkie konie śpią. O nie, co się dzieje? Aha, muszę wymienić. Już nie musi go budzić, bo on jest obudzony. Aha, jeszcze tu muszę im uzupełnić. Uzupełnij karmę. A tu też trzeba uzupełnić? No. I bez kitu. Słuchajcie, w następnym odcinku szukamy kogoś do pomocy. Do mnie do stajni. Żeby mi pomagał. Nie sprawdzaj tego telefonu, laska Boże. Czemu jesteś rozgniewana? Co ona gada? Przecież jest zarąbiście, o co jej chodzi? Chociaż w sumie to jestem typowa ja, jakby jestem wkurzona o dosłownie nic. Clasic. Jezus, czemu tak chodzisz? Dobra, zaraz jedziemy gdzieś, tylko... Poznajemy jakichś randomowych ludzi. Musimy poznać jakiś przyjaciół, okej? Musimy kogoś poznać, bo tak wyglądają nasze związki. Jakby jedyne nasze związki to są zwierzęta. Więc musimy trochę coś z tym... Chociaż nie wiem, czy... Jezu, czemu ten koń cały czas jest przestraszony? Dobra, co tu jest? Tu jest jakiś park w ogóle. Ale jedziemy do innego miasta. Po to kupiłam tyle dodatków. San Sequoia. Co tutaj jest? Tu jest biblioteka. Wakacyjny wynajem. A to? Co to jest? Ośrodek rekreacyjny. Dobra, potwierdzamy to. Welcome, welcome! Ej, o co ci chodzi, Boże? Dobra, co tu jacyś ludzie? Witam, witam. Who are you? Dorosły człowiek. Czy to jest James Potter?
A nie, to jest Richard Suzuki. Dobra, tu też ktoś jest. Ktoś robi grilla. Jakiś gość. Kim ty jesteś? Kto to jest? Przepraszam bardzo. Who are you? Nie znam cię, typie. Wyglądasz, jakbyś z rancha przyjechał. Ej, to w sumie dobrze. Piotr Wojewoda. Ej, czy tutaj nie ma żadnych młodych dorosłych? Czy ja mam iść na plac zabaw? Eliza Pancakes? Ej, to jest jakiś wielofunkcyjny budynek. Nie chcę się przyjaźnić z Elizą Pancakes. Też mogę w sumie poćwiczyć. Dobrze mi to zrobi. O, wiem, poboksuję, to wyładuje się wtedy energia. Pa. Przyjdziesz tu kiedyś? Tylko może się ubie... Co pierdziele, nie, nie. Nie wiesz, że to się dzieje. Zmień ten strój, błagam. To jest twój sportowy strój. Zostaw to. Nie lubi nadspe... Nie? Czy ty jesteś normalna? Spójrz nieco pary. Ktoś tu przyszedł. Kim ty jesteś? Czy to jest jakaś... Nie no, ty też jesteś dorosła. Ej, ludzie. Ja chcę poznać nastolatków. O kurde! Elżbieta Burak. Witam, witam. To prawda, nie wiem, czy chciałabym się z nią kumplować. Wow, jaka ona jest ten. Wysportowana. Boż. Kto tu? Aha, to ten gość. Dobra, nieważne. O my gej, kto to jest? Co to za dziecko? Stacy Mattel, to jest dziecko Barbie. Dobra, z nią też się kumpluje. Czemu ty najpierw idziesz się przywitać z tym kidosem? Ja chcę, żeby tu przyszła Mari. Albo nie wiem. Inni ludzie jacyś. Młodzi do... Dobra, poznałam się z tym dzieckiem. Poznam się z Elżbietą Burek. Wiem, że ona mi za bardzo pewnie nie pomoże w sprawach... Nie wiem. Jakiejś tam. Czemu wszyscy idą? Czemu wszyscy idą? I czemu tylko Stacy dostała? A, będę sobie szukać przyjaciół wśród dzieci. Zresztą jak w realu. Aha, ona też idzie. Dobra, wracam do domu. Idź do domu. Czemu ona idzie jakimś... Ej, ona serio jest jakaś... Ona jest jakaś aspołeczna. Czemu ona wychodzi innym wejściem wszyscy? Welcome, welcome. Witam w rancherskim. Nie. Nie. Czy on jest brudny, czy mi się wydaje? I czemu jakaś roślina wyrosła dosłownie tu? Dziewczyno, rusz dupę. Wykop to i wywal. I idź spać, a psa wymyjemy jutro. Dany. To jest git. Jest git. Gdzie jeszcze są te konie? Tutaj są dwa, jeszcze mi brakuje dwóch. Zabawa źle. Dobra, Marsem trzeba się zająć. Brakuje mi jednego konia. Jakiego? Moon, Mars, Storma mi brakuje. Gdzie jest Storm? Czekajcie, muszę kliknąć. Czemu on śpi w jakichś krzakach? Aha, wszystko jest git oprócz Marsa. Cylasic. Muszę coś zjeść, zanim pójdę do tej szkoły. Słuchaj romantycznej muzy. Chyba widzę, do czego ona zmierza. Nara. Idź do tej szkoły, błagam, idź tam. 2000 years later. Po prostu ja nie dam tutaj rady z tymi wszystkimi koniami, jak ja na cały dzień wychodzę do liceum codziennie. Dobra, na razie, aha, napełnij miskę. To zjedz bułę. Oho. Okej, okay, przyjdź. Wykąp psa. I idź do tych. Jezu, czemu oni są smutni znowu? Dobra, Moon, o co ci chodzi? Good, to se zjedz. Star. Wszystko jest okej, tylko po prostu coś się zadziało między dziewczynami pewnie. I przez to są smutne. Bo wszystko jest okej.
A Mars, ty dalej masz zabawę na niskim? Nie, jakby ja z tą zabawą nie muszę nic robić, tylko one same sobie radzą. Zaraz będę musiała pocieszyć te. Siema, Ela. Fajnie, że przyszłaś. Tylko ja się myję teraz, wiesz? Jezus, o co jej chodzi? Czemu ona cały czas zagada? Flirtuj ze sobą? Fajnie, okej, super. Nie będę na nią ten. Nie będę na nią się drzeć. Czy ona też jest zła na coś? Bo tak wygląda na mordzie, chociaż ona chyba zawsze tak wygląda. Nie, ale ona ewidentnie jest wkurzona, nie mam pojęcia na co. Dobra, let's go, myj się szybciej. O, dobra. Gdzie ona idzie? Przepraszam bardzo. Aha. Czy ona najpierw idzie wykąpać tego? To po co ona go zawołała? Jezus, ona jest jakaś. Nie wiem. Myj tego psa. Let's go znowu gdzieś. Bo ja, zanim zacznę swoją karierę jeździecką, to muszę po prostu znaleźć kogoś, bo jak ja wychodzę na cały dzień do liceum i wracam o 15, to trochę słabe. Lecimy na siłownię. Nie, lecimy do klubu nocnego. Na całość. Trudno, że jest 15. Czy tam 17. Nie. Proszę bardzo, twój strój na imprezy ubierz. Weź kup jakiegoś drinka albo wodę. Chociaż nie kupuj drinka, bo jesteś niepełno. Chociaż. Sok z lodem. Myślę, że to dobry drink. Jak na osobę w liceum. No. Laska, przestań z tymi marzeniami. Błagam cię. Oho, ktoś przyszedł. Czy to znowu jest. Dobra, ona mnie śledzi, nie? Czy ja mam ustawione, że mogę flirtować z obydwoma płciami? Bo to tak chyba wygląda. Dobra, pogadam z nim. Ona za, on, ja wam mówię, że ona zaraz będzie z nim gadać. Bo ona taka jest właśnie. Tylko tutaj jak minął dzień. Spytaj o zawód. Widzicie, już jestem szczęśliwa. Siema! Ej, on mnie polubił. Elżbieta pracuje jako czyścicielka plam po kawie w miejscu o nazwie coś tam? Co? Co? O nie, czy ja umarłam? Dobra, ubieramy się na letnią pogodę. Zmień strój. Na letni. No przebierz się, laska, bo umrzesz, nie rozumiesz? Lepiej? Dziękuję. Boże. Rozmawiają o upalnej pogodzie, która prawie mnie zabiła. Tak, to dobry pomysł. Jezu, jaki taniec, Boże. Czemu ty gadasz z kołodziejem? Przepraszam bardzo. Okej. Okay. Czemu tu jest jego żona? Czemu tu jest jego żona? Dobra, idę stąd. Idę stąd. Do widzenia. Do widzenia. Wracamy do domu. Szybko. Wracaj do domu. Sami po prostu nie damy rady psychicznie. Przestań się taplać w tej wodzie. Zgań go. Wytrzyj to. Zbieramy plony. Sprzedaj truskawki. To by było na tyle. Na razie moimi końmi się nie będę, wiadomo, będę się nimi zajmować, ale w następnym odcinku spróbuję, nie wiem, czy do następnego odcinka może już będę miała załatwioną tą sprawę, że ktoś mi będzie pomagał przy koniach.
ale no nie wiem, zobaczymy. Także ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa!